Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Demonstrujący przed TVP zaatakowali dziennikarkę tej stacji Magdalenę Ogórek. Atak potępili politycy wszystkich opcji politycznych. To szef Platformy Grzegorz Schetyna na zeszłotygodniowej konwencji. Nie będziemy też udawać, że partyjna telewizja jest telewizją publiczną. Elementarna przyzwoitość nie pozwala nam na pojawianie się w tym miejscu, które siało i sieje nienawiść. Podsycanie społecznych nastrojów i wzajemne oskarżanie o szerzanie tzw. mowy nienawiści zbiera swoje tragiczne żniwo. Dziennikarka TVP Magdalena Ogórek została wczoraj zaatakowana przez demonstrantów, którzy protestowali przed siedzibą Telewizji Polskiej. Pod jej adresem poleciały wyzwiska, opluto i porysowano jej auto, doszło do szarpaniny. Protestujący rzucali się pod koła jej samochodu, a wszystko to pod płaszczykiem protestu przeciwko rzekomemu szerzeniu mowy nienawiści i propagandy w TVP. Tego pojęcia używa się głównie w celach walki politycznej, osobistej. I z tej walki dopiero bardzo często mogą wyniknąć jeszcze większe problemy niż z samej nienawiści. Wskazuje pedagog Piotr Boroń. Do sprawy na Twitterze odniósł się prezes TVP Jacek Kurski. Szczucie i sianie nienawiści wobec TVP skutkuje fizyczną przemocą wobec naszych dziennikarzy. Zwróciłem się do stosownych władz o dodatkową ochronę obiektów spółki i ukaranie agresorów. Furia na TVP to atak na ostoję prawdy, wolności, pluralizmu medialnego w Polsce. Poseł Sławomir Neumann z Platformy Całe Zajście pod TVP nazywa skandalem. Nie stroni przy tym jednak od krytyki mediów publicznych, oskarżając je o szerzenie propagandy. Siłą opozycji jest kartka wyborcza, która może w październiku zmienić wszystko, zmienić także telewizję publiczną, zmienić władzę i dziennikarzy tam pracujących. Atak, agresja na tę nietykalność osobistą jest czymś nieakceptowanym przez nikogo. I działanie policji tam też uważam za jednak zbyt... powiedziałbym niewystarczające. Wyjaśnień od policji domaga się minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Dziś totalni pacyfiści urządzili wobec pracowników TVP Info kolejny festiwal nienawiści i agresji. Oczekuję od polskiej policji działań adekwatnych wobec tej chuliganerii. Takich samych, jakie zastosowano wobec tych, którzy wzywali do agresji wobec przedstawicieli opozycji. Ojciec Święty Franciszek wyruszył w podróż apostolską do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To historyczna wizyta. Po raz pierwszy w dziejach relacji chrześcijaństwa z islamem papież odwiedzi Półwysep Arabski. Przed wylotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ojciec Święty Franciszek spotkał się z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański. Wyruszam na krótką, ale ważną podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Proszę, towarzyszcie mi modlitwą. To niezwykle ważna wizyta. Po raz pierwszy bowiem głowa Kościoła katolickiego odwiedzi Półwysep Arabski. Bardzo ważna jest ta obecność ojca świętego Franciszka, bo z jednej strony pokazuje otwarcie Kościoła katolickiego na inne religie, na islam. Islam jest religią monoteistyczną. Chęć współpracy, co jest bardzo ważne dzisiaj, bo islam niestety, ale jest tą religią, która też w jakimś swoim aspekcie rozsiewa przemoc po całym świecie, zamachy bombowe w Europie szczególnie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Ale Ojciec Święty uważa, że ten dialog jest bardzo istotny, bardzo ważny. Podkreśla ksiądz profesor Jan Machniak. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. To główne hasło, jakie przyświeca papieskiej pielgrzymce. Ojciec Święty na miejscu weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym, którego tematem jest braterstwo ludzkie. Na papieża czeka też wspólnota chrześcijańska żyjąca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Emiratach Arabskich, w ogóle w krajach arabskich, mieszka wielu chrześcijan. To są pracownicy, którzy właściwie są tam już na stałe nazywani pracownikami sezonowymi. Bardzo dużo Filipińczyków, są też Polacy, są ludzie z Europy, są Afrykańczycy. Szacuje się, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszka około miliona chrześcijan. Pope is also called the pontifex, means
Papież nazywany jest tym, który buduje most. Może stać się budowniczym mostu w kraju, w którym chrześcijanie są dobrze tolerowani. Choć to nie jest nasze miejsce. Wszyscy tutaj jesteśmy emigrantami. Uważam, że przyjazd papieża jest potrzebny. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że on wie o naszych realiach. Wie także o trudnościach, z którymi walczymy i chce je z nami dzielić. Podkreślają kapłani posługujący w Dubaju. Papieska pielgrzymka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potrwa do wtorku. Transmisja na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Chrześcijanka Asia Bibi, skazana na śmierć za rzekomą obrazę Mahometa, została uniewinniona i bezpiecznie opuściła Pakistan. Obecnie znajduje się w Kanadzie. Sąd Najwyższy Pakistanu podtrzymał werdykt z ubiegłego roku uniewinniający Asię Bibi, skazaną w 2010 roku na śmierć za rzekome bluźnierstwo wobec Mahometa. Apelację islamistów żądających wykonania kary śmierci oddalono, a tym samym uwolniona chrześcijanka, która spędziła 8 lat w celi śmierci, mogła już bez przeszkód wyjechać z Pakistanu. Obecnie znajduje się w Kanadzie. Z różnych miejsc świata płynęła informacja, którą jako pierwszy podał prawnik Asi Bibi. To jest informacja o tym, że dołączyła ona do swoich bliskich, do swojej rodziny, czyli córek i męża, którzy przebywali już od pewnego czasu w Kanadzie. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że to jest informacja prawdziwa. Nie znamy dokładnego miejsca i bardzo dobrze, że nie znamy, bo ciągle Asia Bibi i chyba do końca swojego życia nie będzie stuprocentowo bezpieczna, bo ciągle bardzo wielu muzułmanów chciałoby ją zabić. Protesty zwolenników muzułmańskich ekstremistów i radykałów przeciwko uniewinnieniu chrześcijanki powoli wygasają. Asia Bibi była pierwszą kobietą skazaną w Pakistanie na śmierć na mocy drakońskiej ustawy za obrazem islamu lub Mahometa. Sprawa oburzyła chrześcijan na całym świecie, którzy domagali się uniewinnienia Bibi i zgody na opuszczenie przez nią i jej bliskich kraju. Waszyngton oficjalnie poinformował Moskwę o zawieszeniu przestrzegania układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu INF i rozpoczęciu procedury wycofania się z tego traktatu, napisano w oświadczeniu MSZ Rosji. Władimir Putin podjął analogiczne działania. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie INF w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych. Rosja odpowie analogicznie na działania USA. Amerykańscy partnerzy ogłosili, że wstrzymują swój udział w układzie i my również wstrzymujemy swój udział. Putin dodał, że wszystkie propozycje Rosji dotyczące ograniczenia pocisków pośredniego i średniego zasięgu pozostają na stole. Zalecił jednocześnie, aby nie inicjować rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na ten temat. Wszystkie nasze sugestie w tej dziedzinie są nadal aktualne. Drzwi do negocjacji są otwarte. Biorąc to pod uwagę, proszę obie instytucje, aby nie rozpoczynać żadnych rozmów w tej sprawie. Poczekajmy, aż nasi partnerzy będą gotowi na równy i znaczący dialog w tej sprawie, który jest absolutnie ważny zarówno dla nas, jak i dla naszych partnerów oraz dla całego świata. Jak mówi socjolog Grzegorz Wiński, Rosja wychodzi ze statusu quo z pewnej równowagi sił, a jednocześnie to przejaw desperacji. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że armia rosyjska w porównaniu z innymi armiami potęg światowych jest, powiedzmy sobie szczerze, zacofana. Jedynie posiadanie broni nuklearnej stanowi taką alternatywę, aby trzymać pozostałe państwa w militarnym szachu. To sytuacja niebezpieczna, dodaje ekspert. Ona na pewno spotka się z ostrą reakcją ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Samo rozmieszczenie, przesunięcie pewnego potencjału nuklearnego, które posiada Rosja, samo w sobie jest niebezpieczne. Na pewno będzie reakcja państw, które to będzie w sposób bezpośredni dotyczyć. Tymczasem siły rosyjskie w obwodzie kaliningradzkim zostały wzmocnione pułkiem lotnictwa myśliwskiego, w skład którego wchodzą samoloty Su-27, napisał rosyjski dziennik Komersant. Krok ten jest odpowiedzią na wzmacnianie sił NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. I to wszystkie wiadomości na teraz. Ponownie zapraszam Państwa o godzinie 18:05. Dobrego popołudnia i do zobaczenia.